Witam serdecznie wszystkich. Witam przede wszystkim sympatyków Nowej Prawicy, ale chciałbym serdecznie również powitać wszystkie osoby, które naszymi sympatykami nie są, które jeszcze nie wiedzą dokładnie, na kogo chcieliby głos oddać w najbliższych wyborach. To, co mnie bardzo cieszy, będąc tutaj, to to, że jeszcze kilka lat temu w Kielcach było nie do pomyślenia, żeby można było zgromadzić 100 osób na spotkaniu Nowej Prawicy, jeszcze wtedy występowaliśmy jako UPR. I to, o czym będę dzisiaj mówił jako kandydat na posła, to będą w mniejszym stopniu sprawy związane z poglądami, bo ci, którzy się orientują, to na pewno doskonale wiedzą, jakie poglądy prezentujemy i z czym idziemy do Sejmu i co chcemy zmienić, ponieważ chcemy zmienić kilka fundamentalnych spraw. Natomiast chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego, jak wygląda sytuacja naszej partii w tym momencie, ponieważ przeglądałem dzisiaj i wczoraj sondaże, które są przeprowadzone na rzekomo reprezentatywnej grupie osób. Sondaże, które naszą partię pomijają w sposób całkowicie bezczelny, gdyż stały elektorat nasza partia ma już od długiego czasu. Zresztą ostatnie wybory prezydenckie pokazały, że jesteśmy czwartą siłą polityczną w Polsce. Natomiast media całkowicie starają się to pominąć. Bardzo się cieszę, że dzisiaj przybyły tutaj świętokrzyskie media i zechciały nas pokazać. Czekam właśnie na to, aż zostaniemy zaprezentowani również tutaj na naszym świętokrzyskim podwórku w mediach w większej sile. Kolejna sprawa, taka ciekawostka. Parę dni temu, kiedy zbieraliśmy podpisy, ja akurat pomagałem w Krakowie zbierać podpisy, zbieramy tam na rynku, mamy swój stolik, banery, ulotki itd., itd. Kilkanaście metrów dalej stał stolik Platformy Obywatelskiej. Proszę mi uwierzyć, świecił pustkami, podczas gdy przy naszym stoliku były takie sytuacje, że musieliśmy poczekać, aż podpiszą nam się jedni zwolennicy, żeby kolejni mogli nam złożyć podpisy. Ustawiały się kolejki osób, które chciały wyrazić swoje poparcie dla naszej inicjatywy, dla naszej partii. Dla kogoś, kto żyje tylko i wyłącznie tym, co prezentuje telewizja, a Państwo tutaj przyszli posłuchać czegoś innego, bo ciężko, aby nasze poglądy mogły się przebić, ponieważ, tak jak już mój poprzednik wspomniał, jesteśmy często krzywdzeni lub ignorowani. Dla kogoś taka sytuacja mogła być nie do wyobrażenia. Natomiast rzeczywiście tak było. Podchodzili ludzie w starszym wieku, podchodzili emeryci, którzy mówili, że przez całe 20 lat zawsze popierali Badajanusza Korwin-Mikkego, podchodzili ludzie w średnim wieku, podchodziło mnóstwo młodzieży. I to dla mnie było naprawdę bardzo, bardzo budujące, ponieważ przyznam się szczerze, że gdybym nie wierzył w to, że rzeczywiście możemy odnieść sukces, to prawdopodobnie nie miałbym na tyle energii czy chęci, aby angażować się w politykę. Natomiast postanowiłem, że zrobię to, że postaram się zaangażować, zebrać jak najwięcej głosów, ponieważ widzę realną szansę na to, że w końcu możemy dojść do głosu, jeszcze nie do władzy prawdopodobnie, ale 5, 6, 7% jest całkowicie w zasięgu naszej ręki. Jeżeli uda nam się to zrobić, jeżeli uda nam się wprowadzić kilku, kilkunastu posłów do Sejmu, jestem wtedy przekonany o tym, że za kolejne 4 lata, kiedy nasze poglądy w końcu się przebiją, kiedy zaczną nas w końcu słuchać, bo będą musieli, obojętnie czy to politycy, czy media, czy obywatele, ponieważ będziemy mogli wtedy z większym przekazem do nich dotrzeć, wtedy tak naprawdę możemy osiągnąć bardzo, bardzo wysoki wynik. To, co ja zauważam, że ludzie już mają po prostu serdecznie dość tego stałego plebiscytu, bo proszę zauważyć, jak wygląda sytuacja, kiedy rozmawiamy o polityce z naszymi znajomymi, z rodziną. W zasadzie nie jest ważne to, jakie poglądy kto wyznaje, bo proszę powiedzieć, jakie są różnice między tymi wszystkimi partiami kartelowymi, między tą szajką, bo tak to trzeba nazwać. Ja nie lubię politycznej poprawności, więc te 4 partie, które obecnie zajmują się w Sejmie, nazywam po imieniu szajką. W zasadzie różnice tam są niewielkie, bo czy jedna partia będzie chciała odebrać nam, jako osobom pracującym, 60% zarobionych pieniędzy w podatkach, a inna 75%, to fundamentalnie nie ma to wielkiego znaczenia. My jesteśmy tą partią, która chce coś realnie zmienić, która pomimo tego, że nasze postulaty nie do końca mogą być popularne, ale zawsze je głosiliśmy i głosimy, ponieważ są w tej partii osoby ideowe. I każdy z nas tutaj mógłby starać się o poselską posadę w partiach, które mają bardzo duże szanse na to, żeby dostać się do Sejmu. Jednak to, co mnie bardzo przekonuje do tego, aby działać właśnie w takiej partii,
to ideowość i to, że są tutaj osoby, które naprawdę, realnie chcą coś w tym kraju zmienić, a nie pchają się w politykę po to, żeby objąć jakieś tam posady, czy robią to po prostu dla pieniędzy. Jeżeli chodzi o poglądy, to podstawowa kwestia, którą chcemy się zająć, o której już od wielu, wielu lat głośno mówimy, to właśnie ta kwestia podatkowa i to, w jaki sposób państwo może ingerować w działalność obywateli. Z naszej perspektywy, im więcej państwa w gospodarce, tym gorzej dla gospodarki. Im bardziej państwo wtrąca się w rodzinę, tym gorzej dla rodziny. Im bardziej państwo wtrąca się w prowadzenie działalności gospodarczej, tym gorzej dla tych, którzy tą działalność prowadzą, dla pracowników, których ci ludzie zatrudniają i na samym końcu dla konsumentów, którzy korzystają z tych produktów czy usług, ponieważ muszą za nie zapłacić dużo, dużo drożej, a nie zarabiają wcale tak wiele. Więc jeżeli ktoś z tej wspomnianej tutaj bandy czworga opowiada o tym, że chce walczyć z biedą, to jest to przejaw, jeżeli nie hipokryzji, to na pewno dużej dozy bezczelności, ponieważ jak można walczyć z biedą, odbierając ludziom ponad 60% zarobionych przez nich pieniędzy. I tak naprawdę pół biedy, jeżeli dostawalibyśmy później coś w zamian za to, że tak wiele pieniędzy oddajemy w swoich podatkach. Natomiast w sytuacji, w której większość usług oferowanych nam przez państwo jest w stanie katastrofalnym, wystarczy wymienić drogi, koleje, działalność poczty, służbę zdrowia, edukację. Jeżeli oddajemy tak ogromną ilość pieniędzy w naszych podatkach, a dostajemy tak marne usługi w zamian, no to czyż nie jest przejawem naprawdę wysokiej arogancji mówienie Polakom, a tak mówią przedstawiciele tych wszystkich czterech partii, ponieważ tak naprawdę de facto niczym specjalnym się nie różnią, że chcą ich dobra. Także podsumowując moje wystąpienie, wiem, że już tutaj wszyscy czekają na wystąpienie pana Janusza Korwin-Mikke i sam również z niecierpliwością czekam na wystąpienie naszego prezesa. Czym w zasadzie różnimy się od tych innych partii, które kandydują? No bo coś nas musi wyróżniać, z czymś musimy iść do Sejmu i z czymś musimy zainteresować ten elektorat. Nas przede wszystkim różni podejście państwa do obywatela. Chcemy, aby państwo po prostu odczepiło się od swoich obywateli, pozwoliło im sprawnie działać, przestało ich rabować miesiąc po miesiącu. Każdy, kto pracuje doskonale, sobie zdaje sprawę, ile tych pieniędzy jest przez państwo zabierane. To jest właśnie główny nasz postulat. To chcemy zmienić. A tak jak już wcześniej wspomniałem, obserwuję naokoło, że to poparcie rośnie. Wcześniej, tak jak mówiłem, na pewno nie zgromadzilibyśmy tutaj ponad 100 osób na jednej sali. Nie dalej jak przedwczoraj mój znajomy zapytał się mnie, wiedząc, że kandyduję, żebym w końcu wytłumaczył mu, o co chodzi z tą nową prawicą, ponieważ wszyscy jego znajomi głosują na nową prawicę, a on nie wie, o co chodzi. To jest niespodziewanie budujące i strasznie miło mi właśnie, że to poparcie widać dookoła. Także na zakończenie zachęcam wszystkich do głosowania, ale nie tylko do głosowania, bo jak domyślam się, większość tutaj na sali siedzących to są nasi sympatycy, jednak aby realnie osiągnąć tutaj sukces, musimy zrobić dużo, dużo więcej. Musimy wyjść w teren, musimy wyjść do ludzi, musimy przekonywać tych ludzi. Mamy jeszcze 1,5 miesiąca do wyborów i to jest ten czas, kiedy musimy naprawdę intensywnie pracować nad tym, aby w końcu osiągnąć sukces. Jeżeli uda nam się w końcu osiągnąć te 5%, będziemy mogli pokazać się z naszymi poglądami szerszej publice. Jestem wtedy święcie przekonany, że dojdziemy do władzy. I mam nadzieję, dużo w tym kraju zmienimy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za przemówienie. Ja dodam od siebie, że kiedy zbierałem głosy na ulicy Sienkiewicza, podpisy do naszego komitetu, najczęściej zadawanym pytaniem było: a co ty z tego masz? Kiedy wytłumaczyłem ludziom, że ja to robię dla idei, w ogóle cały ruch jest dla idei i od 20 lat nie dostaliśmy żadnej dotacji, to oni tak, ale jak to tak? Ludzie są przekonani, że jak ktoś idzie do polityki, to tylko po to, żeby się nakraść. No ta banda czworga zrobiła z naszym społeczeństwem takie coś, że ludzie naprawdę myślą, że politycy są tylko po to, żeby coś ukraść. Jak ktoś się angażuje, to po to, żeby coś zyskać, żeby jakiś kontrakt. My jesteśmy jedyną partią, która jest normalna, po prostu normalna. Teraz poproszę o głos pana Wojciecha Zarzyckiego.